Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie uściślenia zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 14 na 2013 rok z zakresu edukacji. To jest również projekt, który został złożony przez Komisję Edukacji, tak więc oddaję głos przewodniczącemu tej komisji, panu Jerzemu Ciepieniu. Panie przewodniczący, proszę. Jeżeli uściśla się zadania priorytetowe Rady Dzielnicy 14 na 2013 rok. No mogę zaznaczyć to, że to są tak zwane dofinansowanie zadań powierzonych. Dofinansowanie zadań powierzonych, ponieważ środki, które zapewnia nam miasto w zadaniach powierzonych, są niewystarczające na wykonanie danych zadań. Także mogę tylko tu dla Państwa wyjaśnić pewne sprawy. Jeżeli chodzi o typowanie zadań. To jest pierwsze gimnazjum 36, wymiana posadzek DCV, sala lekcyjnej i korytarza. To jest dofinansowanie zadania powierzonego. Takie samo jest powierzone. Jeżeli chodzi o remonty szkół podstawowych, to jest szkoła podstawowa nr 52, to jest w skrócie to będę czytał. Kontynuacja remontu szaty szkolnej, szkoła podstawowa 155, wymiana posadzek w korytarzach. Szkoła podstawowa nr 156, remonty kapitalne i sanitariatów. I to jest kwoty, jeżeli kogoś to interesuje, to mogę podać też, bo 52 7 tysięcy, 155 11 tysięcy, 156 11 tysięcy. Jeżeli chodzi o remonty przedszkoli, to jest przedszkole 110, mamy dwa oddziały. Przedszkole 110, filia ciepłowicze 34. Myśmy przeznaczyli kwotę 6 tysięcy złotych. To jest malowanie klatki schodowej. W przedszkole numer 110 filia na Atletie to jest 3 tysiące. Wymiana wykładziny w polu przedszkola. Tak samo dofinansowania zadania powierzonego. W przedszkole 182 remont kapitalny sanitariatów dziecięcych dla nauczycieli. Kwota 4,5 tysiąca. I w przedszkole 185 remont kapitalny sanitariatów dla dzieci. Dofinansowanie zadania powierzonego 24,5 tysiąca. Remont żłobka numer 12, remont tarasu w grupie pierwszej, dofinansowanie zadania powierzonego, kwota 20 tysięcy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Oczywiście zarząd pozytywnie opiniował ten projekt uchwały. Pani Regina Zabieńska, proszę. Proszę Państwa, chciałam wyjaśnić, skąd się wzięły te kwoty i te zadania. Oczywiście mówię to przede wszystkim do młodzieży, bo nasi Państwo radni to pewnie już wiedzą. Otóż moi kochani, zawsze na wiosnę, marzec, kwiecień jest przegląd techniczny placówek, objazdowy placówek oświatowych. Jeździ komisja, w której w skład wchodzą Urząd Miasta, przedstawiciele Urzędu Miasta, Zespołu Ekonomiki i Oświaty oraz radni dzielnicowi. Uczestniczą w tym przede wszystkim dyrektorzy placówek. To Państwo dyrektorzy placówek zgłaszają takie zapotrzebowanie na takie remonty. I w związku z tym te zadania, które umieściliśmy, są to jest to zapotrzebowanie, tak powiem, Państwa dyrektorów na takie remonty. Chciałam się jeszcze odnieść, bo tu są zróżnicowane kwoty przypisane do tych zadań i największą kwotą jest 20 tysięcy. Ja w imieniu zarządu chciałam powiedzieć, że po prostu tą kwotą chcieliśmy wesprzeć nasz żłobek, który po prostu był bardzo zalany i potrzebuje większego po prostu wsparcia. Albowiem tam są potrzebne są bardzo duże nakłady finansowe, żeby ten żłobek doprowadzić do stanu przyzwoitej używalności, że tak powiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Proszę. Czy możemy powiedzieć zainteresowani, jakie są kwoty przyznane, czy można o tym się dowiedzieć na te remonty szkół? Bo Państwo przeczytali, jakie placówki, a nie też... To znaczy nie, pan podał poza gimnazjum numer 34. Tak, ja już Państwu... Są to kwoty następujące, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o zadania priorytetowe,
to jest 8 tysięcy, ale to jest tylko do finansowania zadania powierzonego. Natomiast na zadanie powierzone ta placówka dostała chyba 24 tysiące dokładnie. 24 tysiące plus 8 tysięcy, to jest 32 tysiące. Pani dyrektor zażyczyła wymianę posadów. Jeżeli radni zagłosują właściwie, to potężny strumień pieniędzy trafi do szkoły. Zaraz się okaże, co będzie, jak nie zagłosujemy. Proszę Państwa, czy jeszcze nie wygrzewa? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Wobec tego dziękuję. Widzę, dziękuję.